Marii, Matka Boża Nadziei, Matka Boża Hermana Cohena. 18 sierpień 2023. Kościół Świętego Józefa. Kościół, który 3 lata temu w zjednoczeniu z wojskami Izraela, które przejęły Dachau, zlikwidowano tu wszystkie ławki, postawiono menory, wydano ostrzejsze przepisy 18 sierpnia 2020 roku przeciwko koronawirusowi i położono obrazki Jana Pawła II, jedynego świętego czasu. Dlaczego tak było? Przyjęli wedle planu. Była to 433 rocznica wyboru króla Polski, Żyda Saula Wala. Przyjęli to, o co zawsze walczyli, dla którego zginęło tysiące kapłanów. 433 lata, 17 na 18 sierpnia w Lublinie wybrali Saula Wala. Kościół Świętego Józefa, gdzie był Franciszek, mówił o męczennika z Lübeck 12 października 1986 roku w drodze do Asyżu, gdzie spotkał się z lorkiem Janem Pawłem II. Było to przygotowanie wedle planu. Lublin 12 kwietnia 2018 roku. Urządzili wielkie przyjęcie i książkę Miłosierdziu wydał Żyd, który wykształcił Żyda z Izraela jako Jacka Stefańskiego, który zginął 9 sierpnia 1983 roku w Gdańsku. Matka Boża Nadziei 15 lutego 2000 roku dała mi znak, zaprowadziła nas do Lourdes. W rocznicę ślubu jesteśmy pod figurą świętego Józefa. Mojej Matce Bożej zapomniałam podziękować. Tego dnia 11 lutego 2000 roku w Hamburgu urodził się Maksymilian. Dowiedziałam się tutaj po latach przed naszym pielgrzymką do Świebodzina, gdzie jest Chrystus Król. Franciszek, jak był tutaj, mówił o męczennikach z Lübeck, kapłanach zlikwidowanych 10 listopada 1943 roku tutaj w Hamburgu. Już wtedy wyszły gazety na Alei Hitlera w Częstochowie i Kurier, opisujący barbarzyńskie bombardowanie Rzymu przez Amerykanów 5 listopada 1943 roku, kiedy zmarł w drodze do Dachau ksiądz Bernard Lichtenberg. Wszystko zaplanowane, jak już projektowali, tony gazu musztardowego zebrano w Bari 2 grudnia, kiedy Amerykanie bombardowali Berlin, miasto założone przez Ottona III pobożnego, dziadka polskiej królowej, która się urodziła w Berlinie 25 sierpnia
1270 roku, w dniu, kiedy zmarł święty Ludwik, król królów, przodek królów francuskich, którzy byli wnukami polskiego króla Augusta III Sasa, który oddał się Matce Bożej razem z całą rodziną 31 maja 1744 roku na Jasnej Górze. 31 maja 1894 roku nawiedzenie Matki Bożej. Ukazała się Matka Boża w Oświęcimiu nad Kościołem Dominikanów Świętego Krzyża. Tego dnia w Rzymie była poświęcona kaplica. Biskup Pelczar był tam, święty nasz. Kaplica Piusa IX, króla Polaków w Rzymie, który przyjął strzeż zaborów Polaków 6 sierpnia, 6 czerwca 1877 roku. Mówił tylko wytrwała modlitwa i okazała się Matka Bożka w Kaszczwałcie 27 czerwca, 11 rocznicę Matki Bożej Nieustającej Pomocy w 1877 roku. 64 lata potem, 27 czerwca 1941 roku w Oświęcimiu zamordowano Jana Świerca, 64 lata miał, proboszcza Wojtyły, który był kapelanem w kaplicy Serca Jezusa powstałej w Dachau w Oświęcimiu. Powstałej w Oświęcimiu 23 maja 1916 roku w obozie dla uchodźców było 90 baraków. Prowadził uroczystości 25-lecia Salezjanów, który przybył Paweł VI w 1923 roku w Oświęcimiu. A potem z 12 Salezjanami aresztowany 23 maja w 25-lecie poświęcenia kaplicy Serca Jezusa w Oświęcimiu w 1941 roku na Tynieckiej, zawieziony na Montelupi. Tam torturowano 12 Żydów i 12 kapłanów. 26 czerwca wywieziono do Oświęcimia, żeby go zaszlachtować. 27 czerwca. Wiedział o tym na dwa. W tym miejscu, gdzie była ta kaplica, powstała 23 maja 1916 roku. 16 października w 1983 roku poświęcił Kościół Nowego Miłosierdzia Bożego, mówię, gdzie najważniejszą wielką figurą jest JP2, Bóg ich, tak jak w Waszyngtonie, jego sanktuarium, tak jak wszędzie na świecie, tam gdzie były pomniki Hitlera. Są pomniki Jana Pawła II. Dekret o, że Hitler jest mesjaszem narodu niemieckiego, został wydany 14 sierpnia 1943 roku, kiedy w Dachau kapłani mówili o Matce Boskiej. Na Wawelu były poświęcone sztandary krwi. Hans Frank, ojciec Niklasa Franka, dziennikarza z Hamburga, który przyjmowany jest honorami teraz na Wawelu. Tam, gdzie spotkał się Kneset z rabinem Edgarem Gluckiem i rabinem Dawidem Lau. Dawidem Lau i Dawidem i Izraelem Lau, którego nie ochrzcił papież w 1948 roku z Lolkiem, rządzącym Izraelem, potomkowie króla
tak jak mówię. Dzisiaj jest 436. rocznica ich wyborów w Lublinie. Przyjęty. Już wszyscy biskupi i kapłani, którzy byli skazani na zagładę, już mieli wyznaczone numery przez Andrzeja Wyszyńskiego. Wspomagał mu w tym jego kuzyn Stefan. Ty był w Moskwie, w Rosji w 1931 roku, a potem pisał książki o socjalizmie we Wrocławiu. Jak można być takim perfidnym, służąc tym kapłanom, którzy zostali zlikwidowani w Dachau, biskupem Kozale. Była msza święta. To 145 kapłanów i biskup Kozal 1 grudnia w 1945 roku w Wrocławku. Nie pamiętam o tym Wyszyński, który był przygotowany do swojej roli w Laskach, budowanym już w 1922. O to zadbał już mason Antoni Martyński, przyjaciel Wyszyńskiego. Ambasador w Paryżu. No i Bystrygerowa, która w Paryżu się uczyła, to była często w Laskach. Jak nas wszyscy szukali. Już było budowane osiedle Żoliborz w 1921-22. To było osiedle generału. Żoliborz, Bierut, Wyszyński. 29 stycznia 1925 roku na Żoliborzu urodził się syn Bieruta, Jan. Jako Jan Chyliński, ambasador Polski w Bonn. W Bonn, gdzie założyli nowi Niemcy, Amerykanie. 23 maja 1949 roku. 1949 roku. 33. rocznicę powstania Kaplicy Serca Jezusa w Oświęcimiu, założonej przez, gdzie kapelanem był ksiądz Jan Świec, proboszcz Krakowa. Anioł Pański. 18 sierpień, 3. rocznica, kiedy przejęli wszystko. A 2. rocznica, kiedy 18 sierpnia 2021 roku Franciszek dał nakaz miłosiernie wyszczepiać wszystkich. I tego dnia w Dachau mamy reklamę w wielu językach, nawołującą do szczepawek. Wśród nich 18-letnia Julia z Polski. Nie potrzeba gazu i obozu, bo ci umierają. Zaczęło się od Hamburga, gdzie do tego celu wysłali Stefana. Stefana w 2015 roku. Miasto Maryi. Matka Boża Nadziei, którą widział Herman Koen, Augustyn Maria Najświętszego Sakramentu. Fundator Pustelni Matki Boskiej Nadziei, po urodzeniu był wielu lat. Żył z rozwarami. Mną krawina Poznania. Nawrócony mocą Eucharystii 8 sierpnia 1847 roku odnowił karmę we Francji dla Anglii. W Polsce, w Radowicach. 11 września 1887 roku. Dziękuję siostrom z Wielkiej Więzy Życiowej z Hermana Koen. Matko Boża Nadziei, w tych trudnych czasach przyślij nam kapłanów do tego miasta, które spustoszyli, które przejęli planowo. Nie od dzisiaj, jak była reformacja, gdzie wyrzucili wszystkich katolików. 12 lutego 1529 roku. 12 lutego 1700
22 roku we Frankfurcie nad Menem w świetle synodu zwanego przeciętego Bonifacy. Była koronacja niezwykła 50. cesarza Bonifacyjskiego przez jego brata, arcybiskupa Klemensa Augusta. Urodzony w Brukseli. Uroczystości były w Hamburgu, we wszystkich kościołach, gdzie były też wcześniej razem z bratem Markiem. Nasz Jan III Sobieski w niebie od 11 listopada 1903 roku. Podwiedziała Maria Lindmaja, karmelitanka Wolsa, która miała obowiązek modlić się za rodzinę króla. W rocznicy jego urodzin 24 września 1978 roku w Dachau był Wyszyński razem z synem Bieruta, ambasadorem w Niemczech, Bonn. Od 1978 do 1981 roku Bonn, gdzie 15 listopada JP2 spotkał się z Helmutem Schmidtem, ustalając stan wojenny. Wszystko zaplanowali. Matko Boża, nasze królowo. Widzisz, jak tutaj była cały czas mamy świadectwo z tego kościoła, walka księdza Michała o przywódcy przy świętej Trybunackiej na Brunieckiej.